Srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś miłego. Idę. I kochać go i wiem. Momencik, już idę. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Halinka! No niesamowite, ale się cieszę, że cię widzę. Skądże się tu wzięła? Nie spodziewałam się ciebie, proszę bardzo, wejdź, wejdź, wejdź. No co się stało, że tak przyjechałaś? No, no zapraszam cię. Zdejmiam go tego, co? Zdejmij, zdejmij. No niesamowite, wejdź, 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 jestem zaskoczona. Siadaj tam w foteliku. Tak się cieszę, że cię widzę. Co się stało, że odwiedziłaś mnie? Nie odzywałaś się tyle czasu? Byłam w sanatorium, wiesz? Tak? No i tak warunkowo mi wypuścili. Sanatorium warunkowo? Tak. A co to za sanatorium? A, no tam... A słuchaj, a mogłabyś mi zrobić może kawy? Przepraszam cię, już ci robię, już ci robię. Tak się ucieszyłam, że cię zobaczyłam, że po prostu o wszystkim zapomniałam. Kawkę, tak? Tak, tak, tak. Dobra, powiedz mi, a z ilu łyżeczek ci kawkę zrobić? Z trzech. Z trzech? Mhm. Ja mam takie małe filiżanki. No to z czterech. Z czterech? No. No to robię, a ty siedź sobie grzecznie, poczekaj. Już się rozgościłam. Proszę cię bardzo. Częstuj się. Wiesz co, Irenko, ja już muszę iść. I wychodzisz już? Wiesz, jeszcze mam parę mieszkań do pskoczenia. Ale nie porozmawiałyśmy nawet chwileczki o niczym. No, ale wiesz, to innym razem, dobrze? No, dziękuję ci bardzo. No, dziękuję. Kochany, mieć wciąż 20 lat.